Monika 102. Normalna lekcja w szkole podstawowej, dzieci otwierają książki i biorą się do pracy. To dla 6-letniego Filipa żaden problem, bo jak przyznaje, szkołę bardzo polubił. Mi się bardzo podoba w szkole i bardzo sobie dobrze radzę. Podobnego zdania są inne 6-latki uczące się w szkole podstawowej numer 1. Cieszą się, że mogą się uczyć. Nie mieli problemów z przystosowaniem się do wymagań, jakie stawia przed nimi szkoła. Jak przyszedłem pierwszy raz, by było dobrze, a w szkole mi się podoba. Podoba mi się bardzo w szkole. Nauczyciele przyznają, że 6-latki nie mają problemów z realizowaniem programu, choć zauważają, że pomimo odważnych odpowiedzi uczniów na początku roku były małe problemy. W emocjach. Dzieci 6-letnie te emocje mają jeszcze nie tak uporządkowane jak dzieci 7-letnie i to jest jedyna różnica. Zdarzało się, że 6-latki nie bardzo były pewne, czy sobie poradzą, czyli boją się na zapas. Kiedy już się uczniem jest, można tradycyjnie na szkołę trochę ponarzekać. 6-latki skarżą się więc, że czasem łatwo nie jest. Dla mnie są trudne ćwiczenia w książkach. W książkach trudne ćwiczenia. Aby przygotować się na przyjęcie 6-latków, szkoły musiały spełnić odpowiednie kryteria. W Ostrowcu, jak przekonują nauczyciele i władze miasta, placówki oświatowe są przygotowane. Wiele zmieniło się od strony technicznej. Szkoły są teraz przyjazne dla maluchów. Szkoły w naszym mieście, myślę, że wszystkie są przygotowane do przyjęcia dzieci 6-letnich, bo wszyscy dbamy o to, aby baza dydaktyczna była bazą nowoczesną. Wykorzystujemy i kupujemy tablice interaktywne, aby korzystać z tych najnowszych pomocy dydaktycznych. W mojej szkole jest miejsce zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Zmiany, jakie już się dokonały, pozwalają uczniom 6-letnim bez większych problemów wejść w życie szkoły. Nauczyciele chwalą młodsze dzieci za możliwości. Te okazują się być bardzo duże. Nie widać różnicy ani rozwojowej, ani w zachowaniu, ani w pracy na lekcji. Bardzo łatwo dzieci weszły w grupę 7-latków. Radzą sobie doskonale. W szkołach podstawowych na temat dzieci 6-letnich zdania są podzielone. Nie brak jednak zwolenników. Zamieszanie wokół rządowej ustawy i planów zorganizowania referendum nikogo nie dziwi. Rodzic ma prawo decydować o swym dziecku i to on powinien podejmować decyzje dotyczące jego przyszłości. Myślę, że rodzic powinien zdecydować o pójściu swojego dziecka do szkoły. W którym momencie, czy jako 6-latek, czy jako 7-latek. Chociaż obserwując dzieci 6-letnie, które mam w szkole, a byłam ostatnio w jednej z pierwszych klas i obserwowałam, jak dzieci piszą w zeszytach do języka polskiego. Więc powiem tak, nie ma żadnej różnicy. Losy referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich nadal się ważą. Posłowie w tej sprawie są mocno podzieleni, co tylko jeszcze bardziej dzieli społeczeństwo.